13 grudnia, jak zwykle, tradycyjnie spałem w domu z rodziną. Naraz o 0:10 dzwonek do drzwi. Obudziliśmy się. Ja postanowiłem zobaczyć, kto do nas o tej porze dzwoni. Okazuje się, że przed drzwiami stoi 4 panów. 2 milicjantów i 2 cywili. No więc pytam, w jakiej sprawie do mnie przyszli. No, mówią, czy mogą wejść. Proszę bardzo. Przyszliśmy po to, żeby pana dowieźć do Komendy Wojewódzkiej na rozmowę. Ja mówię, panowie, o tej porze? Przecież mogliście mi przysłać powiadomienie, ja bym sam przyszedł. No tak, ale wie pan, no niech pan mnie na mnie utrudnia, szybko jakoś to załatwmy, niech pan się ubierze i z nami pojedzie. Ja mówię, a macie panowie dla mnie jakieś wezwanie czy powiadomienie? Bo nie możecie mnie przecież brać jak jakiś worek kartofli. No ale ci panowie, okazuje się, nic przy sobie nie mieli. Jeden z tych panów, starszy, taki bardziej spokojny człowiek, mówi do mnie, panie Andrzeju, niech pan nam nie utrudnia, wiem, że pan jest porządnym człowiekiem i chciałbym, żeby to jakoś zgrabnie wyglądało to wszystko. Ja mówię, a skąd my się w ogóle znamy? Na to on odpowiada, że z dyrekcji, z narad. No, byłem przekonany, że tam przedstawiciele służb bezpieczeństwa na pewno na tych naradach są. Ale mi to nie przeszkadzało mówić to, co trzeba było powiedzieć na temat pracy w naszym przedsiębiorstwie PKP. No i postanowiłem się ubrać. Wychodząc, zawróciłem, mówię, pożegnam się jeszcze z dziećmi. Ten pan mówi, nie ma takiej potrzeby. A ja mówię szczerze, onego Pan Bóg szczerze. I poszedłem pożegnać się z dziećmi. Do żony powiedziałem, zadzwoń jutro rano do zarządu regionu, że mnie z domu zabrali. Wychodząc po schodach, postanowiłem jeszcze ich jakoś tak sprawdzić. I mówię, panowie, może ja bym zostawił kartki na mięso, bo mam przy sobie. A nie miałem, ale myślę, co oni mi na to odpowiedzą. A oni mi powiedzieli, szkoda, że pan nie zostawił. To już wiedziałem, że to nie idzie o jakąś rozmowę, tylko że po prostu coś innego. Jeszcze nie miałem pojęcia, że to jest stan wojenny. No i teraz wsadzają mnie do takiej nysy blaszanej. Tam jest jeszcze 3 milicjantów wtedy. I ten pan starszy dziękuje mi, że się tak zachowałem, że nie było kłopotów żadnych. Ja mówię, wie pan, ja się nie muszę inaczej zachowywać, nie mam wrogów. Chyba, że wrogowie Solidarności są moimi wrogami. Na co on odpowiedział, niestety ma pan wroga. I teraz jadą, wiozą mnie i nie skręcają w stronę komendy, tylko jadą na Wojska Polskiego. No i ja mówię, panowie, przecież możecie mi powiedzieć, jestem dorosłym człowiekiem, o co tu chodzi. A to pan się przekona. I przywożą mnie na plac parkingowy milicji na Zielonej Górce. I tam widzę, jest ciemność, dużo policjantów, milicjantów z karabinami, taki półmrok i widzę pana Bobera skutego w kajdanach prowadzą. No to już wiedziałem, że to jest atak jakiś chyba na Solidarność, na Związek. Tam się zatrzymaliśmy i jeden z tych młodych esbeków poleciał. Okazuje się, że poszedł po decyzję o internowaniu, której w ferworze walki zapomnieli ze sobą zabrać. Oddali tą decyzję oficerowi Wojska Polskiego i on mnie odebrał od nich i poprowadził do stacji benzynowej, gdzie było trochę światła. Tam przeczytałem tą decyzję. Okazało się, że jestem internowany, ponieważ zagrażam bezpieczeństwu państwa. No i właśnie tam ten drobiazg, że już tam wcześniej było napisane, że to jest miejsce internowania Kamińsk, było to skreślone i napisane Iława. I po przeczytaniu tego ten pan powiedział, żebym się nad tym podpisał. Ja powiedziałem, że nie, ja się nie podpisuję na dokumentach bezprawia. I odmówiłem podpisania tego dokumentu. To oczywiście nie zmieniło mojej sytuacji. Zostałem i tak internowany. No zostałem
przyprowadzony do takiego samochodu blaszanego, dużego, gdzie tam już było paru naszych kolegów wcześniej przywiezionych. Tam siedzieliśmy, oczywiście były rozmowy między nami, że to tego, że to będzie z tą Solidarnością, jak to się wszystko rozegra. Chociaż ja byłem zdania, że skoro w taki sposób nas traktują, to znaczy, że to już jest po Solidarności. Nie wszyscy w to wierzyli, jednak okazało się, że to rzeczywiście tak się stało. Na ten okres tego dziesięciolecia następnego. I tam w tym samochodzie czekaliśmy do godziny trzeciej. I pojedynczo zaczęli nas stamtąd wyjmować, wyprowadzać. Wychodzę, patrzę, szpaler milicji. Tak stworzyli taki korytarz, gdzie przechodziłem do stołu, przy którym stało paru policjantów i zakładali kajdany. Założyli mi kajdany, za chwilę przyprowadzili Stefana Śnieżkę i mnie z kuli. Byliśmy, że tak powiem, takim z przypadku małżeństwem do więzienia zaobrączkowanym. No tam przeprowadzili do następnego samochodu i tam czekaliśmy do godziny piątej. Samochód był taki wyjątkowo przystosowany do przewozu więźniów. Miał takie boksy, do których nas zamykano po czterech. Po prawej czterech, na wprost czterech, po lewej czterech. No i potem o godzinie koło gdzieś piątej wsiadło dwóch milicjantów z karabinami i z psem i oni zostali z zewnątrz zamknięci i cała ta nasza kawalkada ruszyła. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że do Iławy. Pojechaliśmy do Iławy, no i tam gdzieś około godziny siódmej już byliśmy na placu więziennym, tam nas rozkuwali i przeprowadzali do poszczególnych cel. Ja byłem najpierw zamknięty w celi dwuosobowej, później w jednoosobowej, tak to przemieniali. No i kazali mi się tam meldować, jak ktoś będzie przychodził, że mam stać i zameldować swoją obecność. Ja oczywiście pomyślałem, że nie będę tego robił, ja tu nie jestem żadnym więźniem, ja jestem tutaj przywieziony przez nich. I nie czuję się żadnym tutaj mieszkańcem tego budynku. A odwiedzali nas co chwila, oglądali mnie, przynajmniej do naszej celi przychodzili co chwila, ktoś, jacyś oficerowie, jacyś tam strażnicy. No i ja oczywiście wstawałem, mówiłem dzień dobry, ale się nie meldowałem. Jeden ze strażników zwrócił mi uwagę i skierowali pismo, o czym nie wiedziałem, dopiero z IPN-u, z tych dokumentów obecnych wiem, że skierowali pismo do komendanta więzienia w sprawie mojej subordynacji. No, komendant, z tych dokumentów widać, że komendant to trochę zbagatelizował, ale oni postanowili zabrać mi widzenia. I jak już były widzenia, na pierwszym widzeniu żona go nie otrzymała ze względu na moją jakoś złe zachowanie, prawda, i niezdyscyplinowanie. No potem oczywiście mieszano nas, co jakiś czas przenoszono nas z celi do celi. W pewnym momencie byłem w celi jednoosobowej, gdzie było bardzo zimno. Szyby były podwójne, ale powybijane. Rano jak się budziłem, miałem śnieg, bo zima była wyjątkowa, miałem śnieg na kocu i przeziębiłem się, co się później okazało, nogę i ona mi zrobiła się zimna i bezwładna. Ten lekarz więzienny tam starał się, robił co mógł, zdjęli, bo myśleli, że to korzonki są czy coś, zdjęli te skrzydło z drzwi, na to mnie położyli, zanieśli mnie do celi wieloosobowej. I na tej celi, żeby ci więźniowie mi tam pomogli się obsługiwać, podać jedzenie i tak dalej. I teraz robią rewizję. To też ciekawa historia. Robią rewizję, stukają najpierw rano wcześnie o 6 w kraty więzienne. Cały więzień będzie wiedział, że robią rewizję. No głupota. I teraz nasi okazuje się, że w tej celi jest kolega,
dobrze technicznie władający, który się podłączał pod radiowęzeł więzienny i po 22 nadawał komunikaty Solidarności. Dla nich było to szokujące. Po raz pierwszy mieli do czynienia z tego typu ludźmi, bardziej inteligentnymi i technicznie zorganizowanymi. I teraz okazało się, że mnie właśnie na tą celę dali, gdzie ten człowiek miał tam trochę tej swojej części, które mu służyły do podłączania się do radiowęzła tego. I teraz gdzie to schować? Przecież tu w więzieniu nie ma gdzie, oni wszystkie te kąty znają. Ja mówię, słuchajcie, dawajcie mi pod koc. I oni mi to dają, drzwi się otwierają, wpadają ci strażnicy, każą mnie wynieść. Koledzy łapią za te drzwi, wynoszą mnie na zewnątrz, robią rewizję, powrotem mnie wnoszą, uratowane są wszystkie te części, które miały służyć do informacji w więzieniu. Ponadto ubowcy wzywają na rozmowę. Każdy ma paru ludzi do przesłuchania i nakłaniania, że tak powiem, do współpracy albo też jakiegoś przyjęcia łagodniejszego tego stanu wojennego. No w pewnym momencie wzywają mnie do tej celi, w której jest biurko, większa cela, biurko jest tam i tam przesłuchują. No i on kazał mi usiąść i mówi, co, władzy się wam zachciało, ambicje was poniosły. A mówię, proszę pana, tu się pan pomylił i nic panu nie wypada, tylko mnie zastrzelić. On takie oczy zrobił i mówi, co mi pan, i też szpetnie przeklął. A ja mówię, co mi pan tu tego? A ja mówię, proszę pana, czy pan wie, gdzie pan pracuje i za co panu płacą? Jak będą panu kazali strzelać, będzie panu łatwiej strzelić do mnie niż do siebie. Siedział, coś tam pisał, kazał strażnikom mnie zabrać i odprowadzić. I mnie już więcej nie wzywał, miałem z nimi spokój. Potem, proszę sobie wyobrazić, że po jakimś czasie przyjeżdża młody jakiś ubowiec, wzywają mnie i on mi daje nową decyzję o internowaniu, gdzie już nie ma zarzutu, że stwarzam niebezpieczeństwo państwa i w związku z tym jestem zagrożony, internowany, a dają mi decyzję, że wrogo ustosunkowany do władz administracyjnych państwowych PRL-u. Ja oczywiście też nie podpisuję i nie przyjmuję tego do wiadomości. No i później w związku z tą moją bezwładną nogą i tak dalej, oni postanawiają, że mnie zawiozą do szpitala w Barczewie. I jadąc po drodze, odwożą mnie do domu i na tym się kończy mój okres internowania. Zostawiałem dokumenty, okazuje się, że w tej kopercie nie ma nic o chorobie, tylko zwolnienie z internowania. Tak się moje internowanie kończy. Oczywiście to nie kończy mojej postawy. Ja nadal czynnie działam, organizujemy podziemne struktury w Gdańsku. Potem na skutek tego, że jest człowiek, który sypie ludzi z tej grupy, jestem aresztowany i ponownie mam problemy więzienne. Ale to nie zmieniło mojego poglądu, bowiem jak się ma rzeczywiście autentycznie poglądy, to ich się nie zmienia. Nie zmienia się. I ja całe życie byłem człowiekiem, który żył zgodnie ze swoim sumieniem. Tak jak myślałem, tak mówiłem i tego się trzymałem. I wszyscy o tym wiedzieli. Oczywiście miałem po 68 roku też kłopoty tutaj polityczne pierwsze. Ale chciałbym powiedzieć każdemu z młodych ludzi, że warto stać przy swoich poglądach, jeśli one są wartościowe. Jeśli nie, ranią drugiego człowieka. Miałem tą zaletę, że nie atakowałem ludzi. Atakowałem ustrój, władzę niechcianą, oczywiście za tym stali jacyś ludzie. Ale ja nie atakowałem ludzi, nie miałem takiego zwyczaju. Szukałem w każdym człowieku jakiegoś pozytywu. Może dlatego nigdy nie miałem kłopotów w naszym kolejowym zakładzie pracy, do którego wracałem po internowaniu i aresztowaniu. Zawsze byłem przyjmowany ciepło
i do końca, do emerytury przepracowałem w naszym przedsiębiorstwie. Dlatego uważam, że nie rezygnujmy z wartości, które są stałe i ponadczasowe. Nigdy z tego nie rezygnujmy. Bądźmy zawsze ludźmi dobrej wiary. Oczywiście ja jestem człowiekiem wierzącym i praktykującym, a jednocześnie bądźmy otwarci na innych. Bądźmy otwarci. Każdy człowiek ma prawo czuć się w naszym otoczeniu dobrze. W roku 81 na wiosnę zostałem wybrany przewodniczącym Solidarności Kolejarzy Węzła Olsztyńskiego. Była to komisja licząca 4650 osób. Jedna z największych, największa właściwie komisja w naszym regionie, bo tutaj nie ma dużych zakładów pracy. Byłem członkiem zarządu regionu naszego warmińsko-mazurskiego. Byłem członkiem Komisji Krajowej Kolejarzy i członkiem Komisji Okręgowej, wiceprzewodniczącym Okręgu Kolejarzy Dyrekcji Okręgowej Północnej w Gdańsku.